Można byłoby się spodziewać, że przyczyną ateizmu jest jakieś dojście do prawdy naukowej, przez którą przeczymy istnieniu Pana Boga. Tymczasem bardzo, bardzo, bardzo często przyczyną ateizmu, odrzucenia Jezusa, nie jest wcale jakieś rozumowe wnioskowanie, ale raczej pycha, lenistwo i grzech. Zapraszam Was do wysłuchania komentarza biblijnego właśnie w tym temacie. Mam nadzieję, że dobrze rozumiecie. Pan Bóg chce nas obdarować takimi darami, że po prostu głowa mała. Że nawet jeżeli coś po ludzku stracimy, to tylko dlatego, żeby w to miejsce weszło coś o wiele, wiele lepszego. Niestety nie wszystkich to może przekonać, ponieważ mają, po ludzku patrząc, zbyt dużo do stracenia. Wysłuchajcie tego fragmentu komentarza biblijnego Jan 11, 45, 48. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali wysoką radę i rzekli: cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czynił wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Spróbujmy prześledzić ten sposób myślenia przedstawiony w tym fragmencie. Pobożni ludzie tak myśleli, arcykapłani i faryzeusze. Oni myśleli tak: jest człowiek, który czyni cuda, który nawet wskrzesza umarłych, który robi rzeczy, których nikt do tej pory nie robił. No bo kto widział, że na przykład otwarto oczy niewidomemu i jak to w ogóle możliwe? I oni sobie myślą tak: jeżeli pozwolimy temu człowiekowi działać, głosić, to stanie się coś najgorszego z możliwych. Zburzą naszą świątynię, zniszczą cały naród. No bo sobie myśleli, Rzymianie, nasi okupanci, wiedzą, że my wierzymy w taki mesjanizm polityczny, że znajdzie się jakiś mesjasz, który przyjdzie i wyzwoli nas spod okupacji właśnie Rzymian. Jak oni się dowiedzą, że jest taki człowiek, to nas zniszczą. Ja wiem, że wchodzę na delikatny temat, ale chcę Wam dać pewien obraz, jak wielkie zło może się wydarzyć, mogło się wydarzyć, przynajmniej w umysłach tych, którzy tak wnioskowali, gdy Jezus rzeczywiście zostanie ogłoszony Mesjaszem, zostanie ogłoszony Bogiem, Zbawicielem. Zniszczą cały naród. Wiemy, że bywały w historii takie umysły, które chciały zniszczyć naród żydowski. I oczywiście to jedno jest z najpotworniejszych rzeczy, jakie mamy na kartach historii świata. I oni się tego bali, że przyjęcie Jezusa poskutkuje aż tak wielkim złem. Biblia opowiada, na przykład Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, o ludziach, którzy zdenerwowali się, chcieli zabić nawet, siec rózgami wtrącić do więzienia apostołów, ponieważ oni uwolnili opętaną kobietę. Oni stracili zyski z powodu tej zdolności, tej opętanej kobiety. I tracąc pieniądze, stwierdzili, że no nie może tak być. No co to za ludzie, którzy powodują tak ogromne zło i my nie tylko nie chcemy przyjąć ich nauki, ale będziemy ich karać za to, że oni w ogóle taką naukę głoszą. I tak się dzieje również we współczesnym świecie, że ludzie odrzucają Ewangelię, odrzucają Jezusa Chrystusa, ponieważ mają takie wyobrażenie, że stanie się coś przeogromnie złego, jeżeli Jezus Chrystus rzeczywiście będzie królem, jeżeli rzeczywiście Jezus Chrystus będzie panował w moim życiu, jeżeli rzeczywiście uznam Jego boskość, to, że On jest Mesjaszem, to, że On powinien kierować moim życiem, jeżeli ja to zrobię, to stanie się może coś gorszego od II wojny światowej. I to nastanie. Ludzie rzeczywiście mają takie wyobrażenia. Łatwo takie wyobrażenie Boga odrzucić i stać się ateistą. Nie tylko ateistą, bo zobaczcie, że akurat w tej Ewangelii mówią to ludzie pobożni, a więc oni mają swoje wyobrażenie o Bogu, w które nie wpisuje się Jezus. I ja wolę swoje
błędne wyobrażenie o Bogu niż Boga prawdziwego, ponieważ jeżeli przyjmę Boga prawdziwego takim, jakim On jest, nie takim, jakim ja chciałbym, żeby On był, to ja się boję, że stracę dochód, stracę kogoś bliskiego, stracę ukochaną osobę, stanie się ogromne zło. Ja nie mogę tak po prostu przyjść sobie do kościoła i powiedzieć: Jezu, oddaję się Tobie, Jezu, oddaję Tobie moje życie, bo moje życie się zawali, bo coś się stanie ogromnie potwornie złego. Przypomina mi się historia związana ze świętym Janem Marią Wianejem. Przyszedł do wioski. Było to po rewolucji francuskiej, więc władza bardzo skutecznie zadbała o to, żeby ludzie nie wierzyli. Mała wioska, nikt praktycznie nie przychodził do kościoła. Zabite dechami miejsce. A już tam funkcjonowały dwie karczmy, w których, jak mówił święty Jan, no po prostu grzechy, diabeł z parkietu i z tych wszystkich pijaństwa i tego wszystkiego tak zbierał, że głowa mała. Jedną z tych karczm prowadził ojciec 20 dzieci i utrzymywał swoją rodzinę dzięki temu, że ludzie chodzili do karczmy, a nie do kościoła. Tam pili, tam się bawili, tam były grzechy nieczyste i wszystko inne, o czym pewnie wiecie i możecie sobie wyobrazić. I Jan Maria Wianney powiedział temu człowiekowi: no zamknij tę karczmę. A on miał na utrzymaniu 20 dzieci. Wiecie, jak wielkie zło mogło się wydarzyć, jeżeli człowiek poszedł za Ewangelią, jeżeli zawalczył z grzechem. Tak u ciebie też może być. Okazało się, że świętość Jana Marii Wianneya spowodowała, i jego radykalność, jego jednoznaczność spowodowała, że nie tylko ludzie z okolicznych wiosek zaczęli przybywać do Ars, żeby go słuchać, ale też cała Francja zaczęła przybywać do tej małej miejscowości zabitej dechami, do Ars, żeby wyspowiadać się u proboszcza z Ars i posłuchać, co ma do powiedzenia. To były początki kolei, XIX wiek, a więc nawet specjalny przystanek kolejowy zrobiono, żeby ludzie łatwiej mogli dotrzeć właśnie do tego miejsca pielgrzymowania, do proboszcza z Ars. I gdy sytuacja się zmieniła, okazało się, że ten budynek, w którym była karczma, zamknięta karczma, mógł teraz służyć jako dom pielgrzyma. I ten człowiek, który zaufał Ewangelii, zamknął tę karczmę, później jego zyski się zwielokrotniły. I bywa czasami tak, że ziarno musi wpaść w ziemię i obumrzeć, żeby wydało plon obfity. Bo czasami to ziarno jest i można je sprzedać, można na nim zyskać, można je zjeść szybko i tu, i nie chce się go tracić. A Pan Bóg czasami mówi: zrezygnuj z grzechu. Nawet jeżeli ty się strasznie boisz, że coś potwornie złego się stanie, gdy ty zrezygnujesz z grzechu, zaufaj mi i zrób to. Przyjmij mnie jako Zbawiciela. Ja sobie poradzę z Twoim życiem, ja sobie poradzę z Twoimi zarobkami, poradzę sobie z Twoją rodziną. Staraj się najpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, wszystko będzie Tobie dodane. I nawet jeżeli masz takie wyobrażenia, nawet to się początkowo dzieje, że coś strasznego się dzieje, nie wiem, tracę środki utrzymania, ponieważ miałem grzeszne środki utrzymania, to Pan Bóg sobie poradzi. Pan Bóg sobie z Tobą poradzi. Mów wtedy w tej swojej bezsilności: Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu, ufam Tobie, ja mam się zająć swoim nawróceniem, Ty zajmiesz się mną, Ty zajmiesz się moim biznesem, Ty zajmiesz się tym, co boję się, że stracę. Błogosławię Was na wielką wiarę, bo tu trzeba mieć wiarę, by przyjąć Jezusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela. Błogosławieństwo dobrego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was wraz z darem zaufania w to, że Bóg, jeżeli po ludzku cokolwiek zabiera, to tylko po to, żeby dać o wiele, wiele, wiele więcej i zatroszczy się o Ciebie. Amen. Jeżeli potrzebujesz więcej dobrych słów, zerknij, skorzystaj, kliknij przycisk subskrypcji z powiadomieniem, by otrzymywać więcej krzepiących słów i komentarzy biblijnych.